Przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą dostarczać części do polskich samochodów elektrycznych w fabryce Izera. Ma to być korzystne dla obu stron. Nasz projekt, jestem przekonana, że będzie katalizatorem dla firm, które dzisiaj muszą podjąć decyzję albo o przebranżowieniu się, bo jest zmiana i transformacja technologiczna, albo o dodatkowych inwestycjach, które są również konieczne z tytułu tego, że mamy rewolucję na rynku. W fabryce będą potrzebne takie części jak plastikowe wykończenia, światła, szyby czy lusterka, które na co dzień są produkowane w województwie śląskim. Na razie około 700 przedsiębiorców z województwa śląskiego złożyło zarządowi przyszłej fabryki Izera swoje oferty, które aktualnie są sprawdzane pod kątem jakości i opłacalności. Spółka szuka również inwestorów. Śledzimy te bieżące czynniki ekonomiczne. One nie są w tej chwili najkorzystniejsze, ale to nie tylko dla nas, dla całego rynku, prawda? A jeżeli myślimy o tym, żeby polska motoryzacja zaczęła istnieć w rozumieniu takim, że będziemy mieli polski projekt, to musimy inwestować. Zarząd Izery pozyskał już licencję na technologię do budowy samochodów. Kontrakt z chińską firmą Geely zakłada, że Izera może sama modyfikować to, z czego i jak będzie korzystać. Będziemy projektować cały top head nadwozia, czyli to, co klient zewnętrzny widzi, bryłę nadwozia, wyposażenie, infotainment, który też będzie nas odróżniał. I tak dalej. I teraz trzeba to rozumieć w ten sposób, że możemy korzystać z technologii Geely, ale też mamy wolną rękę, żeby rozwijać się w tych technologiach. Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego Izera ma powstać w 2025 roku na terenie Jaworzna w pobliżu elektrowni. Dodatek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów to około 2100 zł. W dobie wysokiej inflacji ta kwota nie wystarcza na zbyt wiele. Jest naprawdę ciężko. Ubrania trzeba kupić, a teraz już nie ma za co. Kiedyś było ciężko, ale nie tak jak jest teraz. Teraz to już jest katastrofa. Nie ma na nic. Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcieliby pójść do pracy. Mowa tu o zajęciu na przykład na 1/4 etatu, bo na więcej nie pozwala im opieka nad dziećmi. Jednak gdyby taką pracę podjęli, automatycznie straciliby dodatek pielęgnacyjny. Czemu te młode se mają nie dorobić? Czemu mamy liczyć każdy grosz? A to dziecko potrzebuje. Nie obuwia, tylko ubrania, ale i zabawki, bo to jest 43 lata, to jest dziecko. Zatrzymał się na 4, może 3-4 lata. No. I kosztuje. I powiedz mu pan, że mu pan tego nie kupisz. Dziś w tej sprawie w Katowicach odbył się protest. Oprócz postulatu o możliwości podjęcia pracy pojawiły się też te dotyczące składek zdrowotnych dla opiekunów. Te wyliczone są tylko na 20 lat. Nie wiem, czy ktoś przewidział, że nasze dzieci będą żyć tylko 20 lat, no ale postulatów jest o wiele więcej. Choć samorząd nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co dzieje się na poziomie rządowym, postulaty protestujących zostały przekazane wiceprezydentowi Katowic Jerzemu Woźniakowi. Miasto deklaruje pomoc na tyle, na ile będzie to możliwe. Będziemy starali się wystąpić z postulatami do rządu, czyli do Ministerstwa Rodziny, do NFZ-u. To są te kierunki. Wiadomo, że im większy będzie nacisk, tym łatwiej będzie to osiągnąć. Na razie takim osobom pomagają głównie miejskie ośrodki pomocy społecznej w całym kraju i nie zapowiada się, by coś w tej sprawie w najbliższym czasie miało się zmienić. Samochód jedzie z prędkością 188 km na godzinę, ale stoi w miejscu. A naukowcy mają czas przeprowadzać badania. Moc maksymalna 204,4 kW, taka została zmierzona przy prędkości 6180 obrotów. To są takie wartości, które każdy tam miłośnik motoryzacji zna. Hamownia podwoziowa to urządzenie, które pozwala w warunkach stacjonarnych zmierzyć parametry pojazdu tak, jakby znajdował się na drodze. Proces spalania możemy tutaj badać, który też wymaga odpowiedniej aparatury, wymaga przygotowania pojazdu, tak, bo jest to już ingerencja do komory spalania, co w takim, powiedzmy, samochodzie wykorzystywanym na co dzień, no on nie jest do tego przystosowany, trzeba ten pojazd na stanowisku przygotować. No a to są takie cenne informacje, to tak jakbyśmy prowadzili na przykład badania EKG dla człowieka.
Hamownia jest tylko jedną z nowości na świętującym 20-lecie Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Druga to hala technologii transportu, która niebawem zostanie wyposażona w nowoczesną aparaturę. Powstanie m.in. laboratorium przyszłości transportu z hybrydowymi symulatorami ruchu. To umożliwia dokładną analizę tego, jak przebiega ruch na drogach w Katowicach. Mam nadzieję, że w przyszłości pewne rozwiązania, decyzje miasta będą mogły być też konsultowane w tym momencie w naszym laboratorium i podejmowane jak najlepsze decyzje dla właśnie użytkowników, dla kierowców, bo po to te symulatory tutaj będą. Będziemy mogli tak naprawdę na podstawie mapy szczegółowej Katowic śledzić różnego rodzaju rozwiązania i wpływ różnych utrudnień komunikacyjnych na przepustowość, na płynność ruchu. Korków w dużym mieście nie da się uniknąć, ale można przynajmniej spróbować wpłynąć na organizację ruchu tak, żeby je zmniejszać. My na przykład przed remontem drogi będziemy wiedzieli, jak przekierować ruch, w jaki sposób stworzyć objazdy, żeby one były najlepsze z punktu widzenia płynności ruchu. Nie z punktu widzenia oczekiwań kierowcy, który myśli, że a tu będę miał krócej, tylko jak on najpłynniej przejedzie, czyli najszybciej do celu, omijając jakby pewien zator. Miasto liczy na rozwojową współpracę z Politechniką Śląską. Nic dziwnego, bo właśnie na rozwój uczelni w ostatnim czasie Katowice wydały już 7,5 miliona złotych. W Gliwicach odbyły się Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych FPV. To dynamiczna dyscyplina, w której piloci dronów ubierają specjalne okulary. Dzięki nim mogą sterować dronami, jakby znajdowali się bezpośrednio w nich. To są typowe wyścigi, tak jak w motorsporcie. Najpierw jest faza kwalifikacji, kiedy uczestnicy się ścigają na czas i chcą zdobyć najlepszy szacowany pole position. A dzięki temu są potem rozlokowani w grupach eliminacyjnych i ścigają się już na zasadach takich, kto pierwszy doleci do mety. Czyli istotą tego całych zawodów jest poprawne przelecenie toru. Po zakończeniu zawodów i podliczeniu punktacji z całego roku zostanie wyłoniona kadra, która będzie reprezentowała Polskę na zawodach międzynarodowych w przyszłym roku. Z zawodów na zawodów człowiek jest bardziej spokojny, bo moje pierwsze zawody to nie da się utrzymać aparatury w rękach, tak się ręce trzęsą po prostu z takiego stresu, z takiego, nie wiem, zdenerwowania. Najlepiej to było zostawić tą aparaturę i jeszcze raz do niej podejść, żeby móc lecieć dalej. Taki był stres na początku, a teraz już jakby to jest za mną. Ci, którzy w zawodach udziału nie brali, mogli obejrzeć wystawę dronów Koła Naukowego Politechniki Śląskiej High Flyers, a także skorzystać z symulatora lotów bezzałogowymi statkami latającymi. Umiejętność latania jest umiejętnością raczej prostszą w nabyciu. Myślę, że większość osób, które by zabrały się za naukę, nie miałyby z tym większego problemu. Natomiast problematyką niestety są kwestie związane z prawem, z procedurami, czyli z obowiązkami, które leżą po stronie osoby wykonującej taki lot. Bo choć drony to najmniejsze statki latające, niewłaściwe sterowanie nimi może stwarzać duże problemy. Zabawki z dawnych lat, którymi być może teraz dzieci nie chciałyby się bawić, ale które mają swój urok i były ważnym elementem w życiu najmłodszych jeszcze nie tak dawno temu. Taką wystawę prezentuje od piątku Chorzowski Skansen. Otaczamy się tymi przedmiotami, które tak naprawdę za rok, za dwa przestają być dla nas użyteczne, bo musimy ściągnąć aplikację, musimy coś zaktualizować, albo już mamy kolejny model PSP chociażby. Natomiast te zabawki pokazują, że warto mieć takie przedmioty. No, klocki są ponadczasowe. Mamy tutaj klocki, mamy misie, które ratują z niejednej opresji i współczesne dzieci. Mamy sklepy zabawkowe. Sklepy zalewane są przedmiotami, które już po kilku latach wyglądają na mocno zużyte. Taki wózek wyprodukowany w fabryce wózków dziecięcych Poraj koło Częstochowy ma już około 70 lat i dzięki konserwacji przetrwa pewnie drugie tyle. Sam wózek jest tak naprawdę skonstruowany z sklejki trzywarstwowej, lakierowanej. Elementy były pierwotnie niklowane na kołach, co też ciekawe, bakielitowych. Choć żeby dać drugie życie starym zabawkom, trzeba się napracować. Prace były naprawdę skomplikowane, dlatego że obiekt posiada elementy metalowe, które były bardzo mocno zardzewiałe. Pierwotnie były niklowane, z niklowania praktycznie nic nie zostało. Jedynie wiemy o tym z dokumentacji albo z katalogów, które w tamtych czasach funkcjonowały. Jak pokazuje ta wystawa, którą będzie można oglądać do połowy czerwca 2023 roku, takie zabawki nigdy się nie zestarzeją, bo dzieci nadal bawią się misiem, lalką czy procą.